Mamy 10 minut przed 13, o 13 zamyka pani aptekę. Tak, zamykam aptekę, zostawiam jedne okienka, bo u mnie się nie da, nie mam okienka podawczego, takiego tak zwanego dyżurnego, więc do połowy jedno okienko zamknę, drugie będzie do połowy. Jest napisane, że jest protest między godziną 13 a godziną 14. Będziemy podchodzić do każdego pacjenta, który podejdzie. Będziemy sprawdzać, czy to są leki, które ratują zdrowie i życie i te recepty tylko będziemy realizować. Oczywiście, jeżeli będą zgodne recepty z wymogami prawa, to będziemy je realizować normalnie, zgodnie ze zniżką, z refundacją. Natomiast jeżeli będą wadliwe, to będziemy je realizować na 100%. Jak długo to potrwa? Dziś? Jutro? Do odwołania, dopóki pan minister się wreszcie nie obudzi i nie będą z nas kpili w telewizji, że my protestujemy w postaci przestrzegania prawa. No tak, no właśnie o to chodzi. My chcemy wreszcie przestrzegać prawa, chcemy, żeby pacjent przychodził do nas niezestresowany i z drżącymi rękoma i z myślą taką, że za chwilę zapłaci 100% albo nie dostanie leku. Chcemy, żeby lekarz odpowiedzialnie podszedł do recepty i do pacjenta, bo podchodząc odpowiedzialnie do pacjenta wystawi tą receptę, bo umie, tylko nie chce, bagatelizuje sobie, dlatego że przez lata całe pozwolono na to, żeby pacjent dostawał receptę byle jaką i to aptekarz odpowiadał finansowo za wszystkie błędy. Ostatnio zapłacił aptekarz ponad 100 tysięcy złotych tylko za to, że drukarka lekarzowi obcięła kawałek numeru recepty, więc nie zamierzamy więcej dokładać. Niektóre apteki sieciowe dostały polecenie od właścicieli, by nie zamykać aptek. Co z tymi placówkami? Bardzo się dziwię, że podeszli tak nieodpowiedzialnie, bo to jest dla mnie, po pierwsze, że się ogłaszają w telewizji, ogłaszają się w radiu, że oni będą realizować. Jest to niewłaściwe, bo jest to reklama, a jest to, jak wiemy, od 1 stycznia zabronione. Izba Aptekarska nie nakłania do łamania prawa, wręcz przeciwnie. Nakłania do tego, żeby tego prawa przestrzegać i aptekarz, który nie dostosuje się do uchwały Izby Aptekarskiej, będzie oddany do rzecznika odpowiedzialności zawodowej za nieodpowiedzialne traktowanie swojego zawodu i pacjenta.